Szanowni Państwo, Jarosław Marek Rymkiewicz to jeden z szóstki, moim zdaniem, najwybitniejszych poetów drugiej połowy XX wieku, urodzonych jeszcze przed II wojną światową. Myślę tutaj o Miłoszu Szymborskiej, Różewiczu Białoszewskim i Herbercie. Wszyscy oni niestety odeszli już od nas najpóźniej w 2020 w drugim roku odszedł Jarosław Marek Rymkiewicz. Rymkiewicz to poeta doktus, poeta uczony, konsekwentnie realizujący własny program poezji neoklasycznej. Według tego programu poezja to świadome i celowe aktualizowanie w wierszach struktur wypowiedzi, motywów, toposów, poezji i kultury minionej, a zwłaszcza literatury i kultury baroku. To nawiązywanie do tradycji, ponawianie, repetycje, imitacje. W ten sposób, zdaniem Rymkiewicza, poezja zapewnia ciągłość kultury. Sztuka nie zna pojęcia rozwoju i postępu. Natomiast zamiast tego, zamiast nowatorstwa i oryginalności, Zapewnia nam różnorodność. Takim podstawowym rezerwuarem, z którego czerpie poezja, są mity. Ta świadoma imitacja wzorców jest widoczna w poezji Rymkiewicza od tomów najstarszych, po wiersze ostatnie i pozwala poecie podejmować problemy najważniejsze, związane przede wszystkim z ludzką egzystencją. Życie, śmierć, przemijanie. Istotnym toposem jest w tym przypadku metamorfoza, niemal zasada istnienia świata i naszej egzystencji, gromadzona w swych realizacjach, przede wszystkim w mitach. Drodzy Państwo, modelowym przykładem realizacji programu poezji neoklasycznej jest właśnie Zaproponowany przeze mnie do rozmowy wiersz, zatytułowany DAFNIS W DRZEWO BOBKOWE przemieniła SIĘ, opublikowany w tomie Anatomia w 1970 roku. Przypomnijmy tekst. Drzewem jesteś, albo w drzewo się przemienisz. Suchą korą się otulisz, Dafnis biała, drżąca w liściach drżącym liściem się ocienisz, będziesz Dafnis, ale będziesz zbyta ciała. Śpiąca w sobie z siebie, Dafnis się zielenisz. Wpleciesz siebie w liście, w liściach będziesz spała. Korzeniami siebie w sobie zakorzenisz, będziesz drzewem, ale będziesz Dafnis biała. Każdy ptak cię będzie z drzewa wywoływał, śpiąca w korze, czy znów z kory się wyprzędziesz? Każdy dzień cię liść po liściu będzie zrywał, drżąca w liściach, czy się liści suchych zbędziesz, siebie szukasz, ale kto cię z ciebie wzywa? Drzewem jesteś, a czy będziesz, Dafnis, żywa? To, co charakterystyczne dla tego wiersza, pisanego w poetyce neoklasycznej, da się zestawić w kilku punktach. Po pierwsze, Intertekstualny charakter utworu jawne, świadome, odwołanie się do innych tekstów i przywołanie ich jako kontekstu. Przemiana Dafne w drzewo, która jest tematem wiersza Rymkiewicza, została zapisana po raz pierwszy w dziele Owidiusza Metamorfozy. W opowieści mitycznej o nieodwzajemnionej miłości Apollina do nimfy Dafne i to pierwszy intertekst kontekst dla naszego wiersza. Drugi to dzieło barokowego poety Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, które w pierwszym wydaniu nosi tytuł, nosiło tytuł Dafni z drzewem bobkowem, ale w drugim wydaniu nosi już tytuł ,,Dafnis w drzewo bobkowe przemieniła się". I ten właśnie tytuł został przywołany w tytule wiersza Rymkiewicza jako cytat, przywołując tym samym dzieło barokowego pisarza jako drugi kontekst dla wiersza. Po drugie, struktura gatunkowa i wersyfikacja utworu. Wiersz jest sonetem włoskim, a więc realizuje gatunek niezwykle popularny w poezji barokowej. Jest także regularnym dwunastowersowym wierszem sylabotonicznym. Każdy z wersów składa się z sześciu stóp trocheicznych. To także popularne formy polskiej barokowej poezji metafizycznej. To także forma intertekstualności, którą Genet nazywa archi tekstualnością. I po trzecie wreszcie, oryginalna w swej budowie konstrukcja wypowiedzi, którą za Platonem możemy nazwać furor poeticus, szał poetycki i dzięki której filozof chciał rugować poetów poza granice swojego państwa. Ona sprawia, że wiersz przeżywamy na początku lektury jako niezrozumiały, niejasny, paradoksalny w swej wymowie. Zacznijmy komentarz do wiersza od przypomnienia mitu o Apollinie i Dafne. Oto było tak. Za przyczyną erosa Apollo pokochał Dafne, nimfę przecudnej urody ale i Eros sprawił, że Dafne ze wstrętem odrzucała umizgi Boga. Długo zakochany Bóg gonił nimfę po górach i gajach, prosząc o wzajemność, długo opierała się Dafne. I kiedy ten rozpalony rządzą i urażony w swej dumie dogania nimfę nad leśnym źródełkiem i chce ją pochwycić w objęcia, wylękniona i zatrworzona Dafne, prosi ojca, boga rzeki, Penejosa, o pomoc. Tak też się dzieje. Kiedy Apollo już, już ma dawne w swoich ramionach, ta dosłownie w jego rękach przemienia się w drzewo laurowe, czyli w Wawrzyn, poeci barokowi powiedzieliby w drzewo bobkowe. Treścią owidiuszowych metamorfoz są przemiany świata, jego początki i historia aby je opowiedzieć owidiusz sięga do mitów greckich i rzymskich które są opowiadaniami porządkującymi wizję świata tłumaczącymi zjawiska natury budującymi model myślenia o świecie a więc innymi słowy przedfilozoficzną formą poznawania i opisu rzeczywistości czy może parafilozoficzną formą poznawania, bo to przecież systemy religijne. Zebrane w pierwszej części dzieła Mity cechuje to, że ich treścią jest metamorfoza i do tego zasobu mitów, które mówią o przemianie, należy także opowieść o Dafne pomieszczona w metamorfozach. Powtórzmy, dla Owidiusza Mit to szczególna opowieść, to narracja. Jest fabuła, jest narrator przemiana opisana przez narratora. Dokonuje się w ten sposób swoista obiektywizacja, unaocznienie opisywanego wydarzenia. Metamorfoza w opisie Owidiusza to przemiana ciała w drzewo coś w coś innego. Dafnis istnieje raczej jako drzewo, jest drzewem niż w drzewie. Utraciła ciało, zamieniając się w drzewo, ale istnieje jako Dafne, jest, żyje. Tak też tłumaczą Owidiusza tłumaczenia barokowe, między innymi Otwinowskiego i późniejszy XIX-wieczny przekład w wykonaniu Kicińskiego. W epoce baroku mit o Dafne został spopularyzowany, ale w centrum zainteresowania znalazł się wątek miłosny i postawa nimfy. Był mitem o nieodwzajemnionej miłości Apolla do Dafne. Eksponowana była motywacja odrzucenia uczuć Apolla. Okazało się, że Dafne wcześniej, niż narozrabiał Eros, ślubowała czystość i stara się zachować ją bez względu na sytuację i cenę. W takiej postaci, jako opowieść moralizująca. Mit pojawiał się w dziełach, które często były pisane na zamówienia weselne, to oczywiste, i posiadały wydźwięk moralizujący. Podobnie rzecz się dzieje w utworze Twardowskiego. Dafnis to sielanka dramatyczna. Pisarz posiłkuje się librettem do opery Pucittellego, niesłychanie popularnej, wystawianej w tamtych czasach w Warszawie. Kluczową sceną w tej sielance dramatycznej jest scena, kiedy nimfa prosi ojca o możliwość zachowania ślubowanej czystości. Ślubowanej jeszcze wcześniej, jak powiedziałem, niż narozrabiał Kupidyn. Natomiast istotny dla nimu, mitu moment metamorfozy jest dla pisarza ratunkiem i ceną, jaką płaci Dafne za zachowanie czystości. W Sielance zostaje przez Twardowskiego w zasadzie ta metamorfoza zignorowana, przedstawiona po prostu jako dziwna śmierć nimfy. Tak nimfa mówi, i jako widzę nie proszę daremnie, bo wszystkich oto razem sił pozbywam. Oczy w słup idą, pamięci nic we mnie, a na śmierć jakąś dziwną się zdobywam. Ludzkość wszelaka odeszła ode mnie, a skórą z wierzchu grubą porastywam, gałęzie z ręku, sękowate boki, a w list się rozwił głowej wierzch wysoki. Opowieść posiada strukturę dramatu, bo wykorzystuje operę. Swoją przemianę. U Twardowskiego opisuje sama Dafne i to jest właśnie scena operowa, prawda? Bohaterka umiera i przez pięć minut śpiewa o tym, jak to się robi, co się z nią stanie, zanim, zanim w umrze. W tym opisie przemiana to zamiana coś w coś innego, to utrata poprzedniego bytu. Dafne zmienia się z człowieka w drzewo i to jest dziwna śmierć. Motyw bezruchu, zastygania, charakterystyczny dla postaci drzewa, sugeruje, że stając się drzewem umiera, traci swoje jestestwo. Co chyba wyklucza, dodajmy, powtórną przemianę: drzewa w ciało. Inaczej oczywiście postępuje Rymkiewicz. Dla niego mit o nie jest opowieścią moralizującą, ale opowieścią jak u Owidiusza o metamorfozie, a więc opowieścią metafizyczną. Pymkiewicz próbuje wysłowić, czym ta przemiana jest: o nieszczęśliwym Apollinie, o konsekwentnej w swych ślubach zachowania dziewictwa nimfie, o miłości nie ma przecież w tym wierszu ani słowa. Zatem Przyjrzyjmy się może bliżej konstrukcji utworu i sposobowi aktualizacji sceny kluczowej przemiany. Powiedzieliśmy, że wiersz to sonet włoski. Teraz możemy dodać, że zachowuje on również tradycyjny podział na część opisową. To są te dwie pierwsze strofy, w których Rymkiewicz usiłuje opisać Dafne jako drzewo i refleksyjną to są te dwie ostatnie kiedy Rymkiewicz zaczyna również pytać drzewem jesteś a czy będziesz dawni z żywa czy możliwy jest proces odwrotny do metamorfozy metamorfoza która przemieni drzewo w ciało jest to specyficzna forma traktatu poetyckiego wiersz jest dialogiem z wyimaginowaną rozmówczynią z Dafnis. Zatem przywołuje platonowską strukturę wypowiedzi filozoficznej, prowadzonej jako rozmowa. Nie ma tu wywodu, nie ma rozważań. One przeciekają jak gdyby w treści stawianych pytań i konstatacji, które są udzielaniem odpowiedzi na pytania. Dafne. Proszę zauważyć, występuje tutaj w podwójnej roli. Charakter wypowiedzi sugeruje, że raz jest po prostu nimfą, rozmówczynią, a raz bohaterką wywoływanego świata, a więc drzewem. I Remkiewicz zwraca się do niej raz jako do nimfy, a raz jako do drzewa. Dokonuje jak gdyby takiego podwójnego dowodzenia dedukcyjnego. Czyli to są abstrakcyjne rozmyślania o problemie z nimfą i jednocześnie indukcyjnego, czyli wyciąganie wniosków z tego, co obserwowane, czyli rozmowa z drzewem. Jak dowodzi Arystoteles, są to absolutnie dwa różne typy dowodzenia, które nie mogą łączyć się ze sobą. Tu w wierszu, Zdają się koegzystować i współpracować, wprowadzając tak naprawdę chaos logiczny. Pomaga w tym brak interpunkcji. Podstawowy, formalny element owego szału poetyckiego pomaga, bo powoduje możliwość różnorodnych segmentacji tekstu, które nakładają się na siebie i są równoprawne. Można wydzielić. Dwa podziały składniowe tej samej frazy i uznać, że obydwa są prawdziwe. Powstaje zatem palimpsest, palimpsest składniowy, który pociąga za sobą palimpsest semantyczny. Zamiast jednoznaczności i precyzji wypowiedzi pojawia się wieloznaczność i nieokreśloność. Pozostałymi elementami tego szału poetyckiego są następujące cechy wypowiedzi. Przeplatywanie się pytań i konstatacji, silna metaforyzacja języka. Tu nie ma języka pojęciowego. Język tej wypowiedzi, tej refleksji nad metamorfozą jest językiem zmetaforyzowanym. Nieokreślona relacja pomiędzy nazwą, pojęciem. I przedmiotem. Tak szczerze mówiąc, gmatwamy się w domyślaniach, co znaczy słowo Dafne. Nimfa, drzewo, postać, a może to tylko przywołanie pojęcia. I wreszcie paradoksy myślowe i paradoksy zdaniowe, czego najlepszym przykładem jest już pierwszy wyjściowy i podstawowy dla rozważań wers. Drzewem. Jesteś, albo w drzewo się przemienisz. Klasyczny paradoks w swojej nieokreślonej znaczeniowo formie. Można zatem rzec, że język, który z perspektywy logiki da się określić jako, jako logiczny, święty bełkot, staje się właśnie przyczyną niejasności wypowiedzi niezrozumiałości i paradoksalności. W gruncie rzeczy próba wyjaśnienia zjawiska, wyjaśnienia metamorfozy kończy się fiaskiem. Co chyba jest celowym zamierzeniem autora. Ze spekulacji zdaniowo-myślowych, widocznych jako przypuszczenia, może stwierdzenia, nie można faktycznie wywieść i wysłowić racjonalnego, Logicznego wyjaśnienia. Nie można dotrzeć do prawdy o przemianie, dowiedzieć się, czym ona jest i jak ją rozumieć. Gmatwamy się w koncepcjach, przypuszczeniach, nic z tego nie wychodzi. Zatem można ją tylko opisać. Przyczyna wydaje się prosta. Przemiana to fenomen systemów religijnych, a mity nie wymagają wyjaśnień i dowodzenia. W mity się wierzy albo nie. Nie dają się uwiarygodnić racjonalnie, bo taka jest ich istota i podłoże konstrukcyjne. One nie są oparte na systemie logicznym, ale na paradoksie. Można zatem rzec i to. Język utworu stając się nieracjonalnym, logicznym bełkotem, odzwierciedla faktycznie myślenie zawarte w mitach. Myślenie mityczne. To myślenie jest możliwe do wyjaśnienia poprzez siedem zasad. Pierwsza to nieprzestrzeganie zasady wyłączonego środka. W micie. Przedmiot może być sobą i czymś innym. Dafne może być i człowiekiem, i drzewem, tak naprawdę w tym wierszu. Brak rozróżnienia nazwy i przedmiotu to słowo Dafne raz jest tylko i wyłącznie nazwą, raz pod pojęciem Dafne wyobrażamy sobie postać. Znak równości pomiędzy nazwą, Pojęciem i przedmiotem. Zamiast powszechności i uogólnienia, jako cech myślenia logicznego, pojawia się analiza jednostkowości i przypadkowości. Opisać mit o Dafne i zapytać o jego sens, o jego znaczenie, to po prostu coraz dokładniej ten mit opisywać, a nie analizować. Brak rozróżnienia istoty i istnienia, formy i materii, rzeczywistości i znaczenia. Wreszcie, to co bardzo charakterystyczne dla mitów, sytuacja, kiedy część zastępuje całość i na odwrót, całość jest pokazywana poprzez jej fragmenty. Słowo Dafne w tym wierszu zachowuje się jako słowo mitu, funkcjonuje jako metafora, Albo jako metonimia, albo jako synek Docha. I wreszcie, element ostatni, zasada podobieństwa w myśleniu mitycznym coś jest ze sob do siebie podobne znosi logiczną sprzeczność. Nie jest sprzeczne logicznie jest mitycznie nie bo jest podobne. Konkluzja byłaby zatem taka. Z tak sformułowanej wypowiedzi, nie da się wywieść prawdy o metamorfozie w sposób logiczny i racjonalny. Możemy stwierdzić, że może istnieć jako przemiana czegoś w coś innego, albo jako przejęcie postaci, a więc być przeistoczeniem lub przepostaciowieniem, ale można to tylko wyrazić paradoksem, przeistoczeniem i lub przepostaciowieniem. Nie potrafimy wyjaśnić metamorfozy ponieważ nie mamy zdefiniowanego statusu ontologicznego rzeczy tak naprawdę tych które biorą w tej metamorfozie udział tak naprawdę wierz nam nie mówi co to jest nimfa kim jest człowiek czym jest drzewo i bez takich elementów rozpoznania ontologicznego zrozumieć się metamorfozy po prostu nie da aby to uczynić musielibyśmy przyjąć jakąś koncepcję bytów użyć języka ontologii, filozofii bytu. Wiersz sugeruje niby, że przemiana to inaczej przemienienie jakoś rozumianego życia w jakoś rozumianą śmierć, ale jest to tylko jedna z możliwych interpretacji. I proszę państwa na koniec taka jeszcze oto uwaga, to pierwszy Projekt lektury zawarty w wierszu, ale jest również druga propozycja tej lektury, tego utworu. Powiedzieliśmy, że przedmiotem rozważań wiersza jest przemiana Dafne w drzewo, że wiersz jest o możności i niemożności wysłowienia tak rozumianego tego fenomenu. Pojawia się w tym wierszu, w tej drugiej części refleksyjnej, seria pytań, kim Dafne będzie po przemianie, kiedy wywiedzie się z drzewa, kiedy przestanie, przestanie być drzewem. I czy taki proces ewentualnie jest możliwy? Odpowiemy na to pytanie poprzedzając odpowiedź jeszcze jednym pytaniem. O czyją śmierć faktycznie w wierszu chodzi, i ewentualnie o czyje ożywienie, o czyją reaktywację. Skorzystamy tutaj właśnie z tego statusu słowa Dafne, które może oznaczać metonimicznie Dafne, postać nimfe, może oznaczać kategorię, bycie, Nimfą, bycie człowiekiem, bo w gruncie rzeczy tutaj w wierszu jest to utożsamione. I jednocześnie po trzecie może oznaczać mit w ogóle. Dafne, słowo Dafne znaczy mit, mity, mitologia. Zatem sens wiersza byłby taki. Wiersz jest wysłowieniem metamorfozy mitu, nie Dafne. Mówi inaczej o przemianie żywych Mitycznych opowieści kiedyś, do epoki baroku dokładnie, w rzeczy martwe. A ta martwota mitu rozpoczyna się właśnie w baroku, kiedy w mity przestaje się wierzyć jako w opowiadania o istocie bytu, a zaczyna się je traktować jako opowieści moralizatorskie. I wiersz odpowiada również na pytanie, czy istnieje proces odwrotny. Tak istnieje przemiana mitów rzeczy martwych w opowieści na powrót żywe. Mamy w tym wierszu motyw wywoływania z drzewa. Każdy ptak cię będzie z drzewa wywoływał. Ptak w poezji Rymkiewicza to symbol poezji. Konkluzja zatem byłaby taka, mity może ożywić poezja. Ta, która jest ich imitacją, repetycją. I dzięki temu te martwe od baroku mity uzyskują swoje drugie życie. To jest koniec mojego bełkotu o bełkocie Rymkiewicza. I jeżeli moje słowa nie wzbudziły zainteresowania, i rozczarowały, jeżeli są na nic, to jak mówi Rymkiewicz, niech niczemu służą, jeżeli nic istnieje. Dziękuję za uwagę!